Centrum Sztuki Mościce i Osiedle Bloków Rozwój Mościc nie zakończył się wraz z II wojną światową. W roku 1950 przy obecnej ulicy Księdza Indyka wzniesiono pierwsze bloki mieszkalne, co groziło naruszeniem pierwotnej koncepcji miasta ogrodu. Tak się do końca nie stało. Przeobecna w Mościcach zieleń oraz umiarkowana rozbudowa blokowiska sprawiły, iż stało się ono kameralnym, choć nowoczesnym osiedlem. Ciekawą pozostałością po tragikomicznej epoce PRL są wiszące na niektórych słupach radiowęzłowe głośniki, zwane kołchoźnikami. Pobliskie ulice to przede wszystkim kulturalno-rozrywkowe centrum współczesnych mościc. Przy ulicy Zbylitowskiej wznosi się miejski stadion żużlowy Unii Tarnów. Klubu od początku związanego z tarnowskimi azotami. Miejsce to znane jest przede wszystkim kibicom czarnego sportu, a donośny dźwięk motocyklowych silników nieraz zjastował tytuł Mistrzowski dla gospodarzy. W latach międzywojennych sportowcy z mościc zawładnęli również przestworzami. W roku 1935 powstał Mościcki Klub Balonowy którego zawodnicy zdobywali liczne trofea na pokazach aeronautycznych w całej Europie. Nieopodal stadionu nowatorski budynek Centrum Sztuki Mościce. W zrewitalizowanym wnętrzu dawnego Domu Kultury mieści się kino, sala widowiskowa i baletowa oraz największa estrada w okolicy. Centrum realizuje zadania związane z działalnością kulturalną, wystawy, koncerty, w tym przedstawienia operowe. Dla najmłodszych organizowane są zajęcia artystyczne. Idąc dalej, dochodzimy do Domu Sportu. Rozległy kompleks mieści halę sportową i aż trzy pływalnie, w tym jedną całoroczną.